tutaj przywitać w murach Instytutu Łączności znanego polskiego profesora Wojtka Celarego, no i tak z Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, tak, ale jak gdyby wodzi się z Politechniki Poznańskiej. Także tutaj ma co najmniej dwie specjalności, o ile nie więcej. No i taki kontrowersyjny tytuł. Nauka dla nauki czy nauka dla innowacyjności? Pan profesor Wojciech Celary jest autorem ostatnio publikowanych właściwie periodycznie różnych felietonów na temat tego, co się dzieje w kraju. W kraju, no, w naszej branży. W naszej branży to chyba w Gazecie Wyborczej. Tak? Tak. No i bardzo miło, że, no, że chciałeś tutaj przyjechać do nas. To jest trochę daleko od Poznania, ale udało się. Udało się. Także oddaję głos tej Wojtkowi. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Państwa Instytutu. Ja już tu kilka razy byłem u Państwa w dawnych czasach. Ja może na zakończenie teraz bym powiedział ten mój referat na temat innowacyjności, natomiast przygotowałem też takich parę slajdów na temat tego, czym my się zajmujemy. W naszej katedrze, bo to może być trochę mylące. Jesteśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym, a zajmujemy się rzeczami stricte informatycznymi. Ale zaczynając może od tego problemu nauki i innowacyjności, to jest jeden z najważniejszych problemów, jakie w Polsce, z jakimi mamy do czynienia, bo we wszystkich możliwych rankingach, jeśli chodzi o innowacyjność, to Polska się plasuje na samym końcu. Więc dobrze byłoby się zastanowić, z czego to się bierze i co by tu się powinno zmienić, żeby ta niekorzystna sytuacja przestała mieć miejsce. I zacznę może od takiej metafory. Takiej obrazowej. Mianowicie mamy dwie wizje uczelni wyższych. Po pierwsze to jest wizja zamku, a po drugie to jest wizja zamku otoczonej grodem. Tak? Ten zamek to reprezentuje czystą naukę, natomiast zamek plus gród reprezentuje naukę i innowacje. Tak? Także tutaj na zamku to są rycerze, którzy walczą, tak, na białych koniach i tak dalej, w zbrojach i tak dalej, a w tym grodzie to mieszkają rzemieślnicy, którzy pracują, tak? To jest mniej więcej taka wizja i to są dwie wizje do pewnego stopnia nie do pogodzenia, tak? No mogę uprzedzić Państwa od razu i powiedzieć, że w Polsce w tej chwili w tych wszystkich systemach oceny uczelni, kategoryzacji, tam punktacji i tak dalej, to my mamy tych samych rycerzy na białych koniach, tak? Którzy się żadną pracą dla gospodarki czy czegoś innego nie splamią, tak? Bo to po prostu wychodzi poza zakres, taki rycerz z konia nie zsiada, tak? A schylić się z konia do ziemi nie potrafi, nie? Więc to generalnie, to tak, żeby zacząć, prawda, żeby było wiadomo, o czym ja będę mówił. To jest oczywiście ta wizja, która mi o wiele bardziej odpowiada i którą tutaj dobrze rozumiem. I żeby zacząć od samego początku, to musimy sobie ustalić pewne pojęcia, bo pojęcie innowacyjności w Polsce jest źle rozumiane generalnie. Mianowicie nauka zajmuje się odkrywaniem nowości. Jeśli coś nie jest nowe, to nie może być naukowe z definicji, już pomijając kwestie plagatów i tak dalej, ale w nauce się liczy tylko to, co jest absolutnie nowe w skali światowej. Tak? Nie ma żadnej nauki polskiej w sensie, że Amerykanie już to wymyślili 10 lat temu, a my to odkryliśmy na nowo. To nie jest żadna nauka. Tak? Nauką jest tylko to, co jest autentycznie nowe w sensie obiektywnym. Natomiast innowacyjność polega na wdrażaniu nowości do praktyki. Tak? To jest działalność, która nie polega na odkrywaniu nowości, tylko na wdrażaniu nowości do praktyki. I efekt gospodarczy, czyli na przykład wzrost PKB, nowe miejsca pracy i tak dalej, nie jest bezpośrednim wynikiem nauki, tylko innowacyjności. Efekt gospodarczy i społeczny możemy uzyskać tylko w wypadku dojścia do etapu innowacyjności. Z samej nauki, no to prawda, korzyści mają naukowcy, ale nikt ponad nimi, tak? Tak naprawdę. To się nie przekłada na nowe miejsca pracy. Jeśli my spojrzymy teraz na ten problem z punktu widzenia, no popatrzmy na kraje, obyśmy nigdy nie byli w ich sytuacji, typu Hiszpania, 56% młodzieży nie ma pracy, tak? I tam, prawda, Grecja, Portugalia, Włochy i tak dalej, to jest po prostu dramatyczna sytuacja, więc to, żebyśmy widzieli ten efekt gospodarczy i społeczny, jaki z tym się wiąże z tytułu nauki, no to jest, wydaje mi się, ewidentne tutaj w tym miejscu. Otóż to takie ewidentne dla różnych ludzi, którzy rządzą nauką, nie jest.
Teraz uściślimy te pojęcia właśnie. Otóż to odkrywanie nowości to są nowości obiektywne. Tak jak wspominałem, to są tylko rzeczy, których nikt przed nami nie wiedział na całym świecie. Natomiast wdrażanie nowości do praktyki to są nowości relatywne. To jest nowość dla tego przedsiębiorstwa, a nie nowość na całym świecie. Na tym polega to niezrozumienie, które w Polsce dość bardzo pokutuje. Tak? Także ta relatywność oznacza, że pojęcie innowacji nie ma charakteru obiektywnego, tylko relatywny w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa. Tak? Więc mamy z tego paradoksalny wniosek, że innowacje są dla opóźnionych, tak? Chyba że jest się najnowocześniejszym na świecie. Tak? I najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo to może być to, które jest najbardziej opóźnione, bo ono może wdrożyć najwięcej nowości do swojej praktyki gospodarczej, tak? I na tym polega innowacyjność. A mrzonki na temat tego, że my pobijemy, nie wiem, Samsunga, Apple'a i nie wiem tam coś jeszcze, tak? Jakiemuś studentowi damy 5000 zł nagrody za to, że on coś innowacyjnego wymyślił i to, prawda, na papierze, tak? To są mrzonki, tak? To na tym polegają mrzonki. Otóż jakie są te rodzaje innowacyjności? Otóż mamy do czynienia z innowacyjnością produktową, która obejmuje zarówno towary, jak i usługi. Ta część usługowa jest bardzo ważna. W dzisiejszym świecie, szczególnie zdigitalizowanym i cyfrowym, to ta część usługowa jest ważniejsza od części produktowej. Ale mamy też innowacyjność procesową, innowacyjność organizacyjną i innowacyjność marketingową. To są cztery główne rodzaje innowacyjności, z którymi mamy do czynienia. My, inżynierowie, bo przypuszczam, że tutaj siedzą prawie sami albo wyłącznie inżynierowie, tak naprawdę mamy do czynienia prawie wyłącznie z innowacyjnością produktową, tak? I zapominamy o tych innych. Natomiast te inne odkrywają niezwykle ważną rolę, jeśli chodzi o ten sukces gospodarczy, który się pojawia w wyniku innowacyjności. Także innowacyjnością produktową nazywamy wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi albo znaczące ulepszenie oferowanej poprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Na przykład wprowadzamy e-usługi. Robiliśmy to na miejscu, tak, a następnie wprowadzamy to jako e-usługę, tak. Innowacją procesową nazywamy wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostaw, tak? Na przykład wprowadzenie wewnętrznego systemu kontroli jakości albo wewnętrznego systemu dostaw, dzięki któremu możemy, prawda, kontrolować to, co się w danej firmie dzieje. Innowacyjnością organizacyjną nazywamy zastosowanie w przedsiębiorstwie nowych metod organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. Na przykład outsourcing, system zarządzania jakością, reinżynieria procesów, tak, które prowadzą znowu do podniesienia jakości, obniżenia kosztów i tak dalej. No i wreszcie innowacyjnością marketingową nazywamy zastosowanie nowej, istotnie różnej od dotychczasowej metody marketingowej, na przykład zastosowanie Web 2.0 w promocji. Tak? To na gruncie określonego przedsiębiorstwa może być uważane za innowację marketingową. Wiadomo, że wyprodukowanie czegoś to jest jedna rzecz, a sprzedanie tego, do czego potrzeba promocji, marketingu, to po prostu jest zupełnie inna bajka i na to trzeba położyć bardzo duży nacisk, jeśli chce się efekty gospodarcze uzyskać. I teraz istotą wdrożenia nowego produktu, zarówno towaru, jak i usługi, polega na zaoferowaniu go na rynku, czyli wprowadzamy go na rynek i patrzymy, jak klienci na to zareagują. Natomiast te trzy pozostałe rodzaje innowacyjności, czyli procesowej, organizacyjnej, metod marketingowych, polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Tak? Czyli to pierwsze daje efekt na zewnątrz przedsiębiorstwa, a to drugie daje tylko i wyłącznie efekt wewnątrz przedsiębiorstwa. Dlatego jest taka dość znowu społecznie pewne nieporozumienie, gdzie za innowacyjność uważa się tylko tę górną część, bo ją widać z rynku, tak? O tych pozostałych elementach, rodzajach innowacyjności, to jest wewnętrzna sprawa firmy i żadna firma się tym nie chwali specjalnie, że ma wyjątkowo dobre, efektywne i tak dalej metody procesowe, zarządzania i marketingowe, tak? To raczej są sekrety firmy tutaj w tym miejscu. I teraz nowoczesne przedsiębiorstwo nie jest automatycznie innowacyjne. To są dwie zupełnie różne rzeczy. To są pojęcia ortogonalne do siebie, tak? Mianowicie przedsiębiorstwem innowacyjnym jest to przedsiębiorstwo, w którym wdrożono nowość, a nie to, które nowość wdraża, tak?
jeśli Instytut Łączności wymyśli jakąś technologię i będzie mógł ją zastosować w jakimś przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym, to dzięki tej współpracy to przedsiębiorstwo telekomunikacyjne stanie się innowacyjne, a IU nie, chyba że wymyśli coś nowego. Tak? Dlatego, że dla IU wdrażanie tego, przykład jest tutaj podobny, czyli jeśli mamy dwa przedsiębiorstwa, jedno produkcyjne, a drugie informatyczne, no to wdrożenie sklepu internetowego przez przedsiębiorstwo informatyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest innowacją dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, bo zmieniły się metody sprzedaży, kanał dostępu do klientów i tak dalej. Ale nie jest innowacją dla przedsiębiorstwa informatycznego, tak, dla którego to jest business as usual. No po prostu to przedsiębiorstwo idzie od jednego producenta do drugiego i każdemu zakłada sklep internetowy i tu żadnej innowacji nie ma dla niego wewnętrznie. Tak? Innowacją dla przedsiębiorstwa informatycznego byłoby opracowanie nowego sklepu internetowego wyposażonego w znacząco nowe funkcje, na przykład, nie wiem, modelowanie 3D albo tam efekty społecznościowe albo coś innego. Tak? To wtedy była to innowacja dla tego przedsiębiorstwa informatycznego. U nas się znowu w powszechnym odbiorze utożsamia nowoczesność z innowacyjnością, co jest nieporozumieniem. Tak? Dalej, pomoc publiczna, dofinansowanie ze środków publicznych na działalność innowacyjną powinno uzyskiwać to przedsiębiorstwo, u którego dzięki innowacji ma miejsce rozwój. Tak? Bo jeśli mamy komuś dać dotację z pieniędzy publicznych, wszystko jedno, czy to są pieniądze zarobione przez polskich podatników, czy niemieckich, brytyjskich, francuskich, tam paru innych i tej niewielkiej grupie, która tam, prawda, jest płatnikiem netto do Unii, tak? Bo reszta wszyscy tylko biorą z tej Unii, tak? Tylko no, to sensem tego jest dawanie tej dotacji, co zaburza rynek i jest niezgodne z teorią, prawda, rynkowego podejścia do gospodarki, tak? No to jest tylko taki, że dzięki temu może mieć rozwój, a na skutek tego rozwoju będziemy mieć miejsca pracy dla tych młodych ludzi, żeby ich ponad 50 nie siedziało w domu i nie płakało z braku, no, prawda, tutaj na pracy i żyło na koszt rodziców, tylko żeby mieli swoje własne życie, tak? Nie mogą natomiast takiego dofinansowania dostać przedsiębiorstwa jedynie dysponujące pewną zaawansowaną technologią, ale nie rozwijające jej, nawet jeśli w ich nazwach, tu mają wrodzona złośliwość, pojawiają się terminy innowacyjny, badawczy, wdrożeniowy, rozwojowy i tak dalej. To, że ktoś mówi, ja jestem instytutem badawczo-rozwojowym, to nie znaczy, że on jest innowacyjny, tak? On może równie dobrze powiedzieć, jestem pałacem kultury i z tego nie wynika, że będzie pałacem kultury. Nazwać można wszystko, jak się chce, to nie jest zastrzeżone, tak? Także to jest różnica między nazwami, które są mylące bardzo często, a rzeczywistością, którą należy oceniać na podstawie działalności. Przedsiębiorstwo innowacyjne, czyli dokonujące innowacji, może natomiast za otrzymane środki publiczne zakupić zaawansowaną technologię przedsiębiorstwem, które nią dysponuje. Nie musi jej samo wytwarzać, w większości przypadków to jest nie do wytworzenia wewnętrznymi siłami. Ono powinno na wolnym rynku dokonać oceny tego, co te nowoczesne, choć czasami nieinnowacyjne przedsiębiorstwa oferują i wybrać sobie tą technologię, która im się najbardziej przyda do rozwoju własnego biznesu. Także charakterystyka innowacyjności. Otóż są dwie zasadnicze cechy. Stopień nowości i stopień rozprzestrzenienia. Otóż stopień nowości innowacji to generalnie mamy takie trzy stopnie. Nowość w skali przedsiębiorstwa, nowość w skali rynku i nowość w skali świata. Nowość w skali przedsiębiorstwa, no to jest, wszyscy moi konkurenci już to mają, my też to musimy mieć, tak? No to wtedy się na przykład kupuje jakieś oprogramowanie, które już wszyscy inni mają, żeby nie odstawać od tej reszty. Nowość w skali rynku to jest, wszystkie banki to mają, dobrze, żeby firmy ubezpieczeniowe też to miały, tak? W związku z tym banki już wypróbowały jako sektor, prawda, określone rozwiązanie i teraz ubezpieczyciele mówią sobie, świetny pomysł, to my też to wprowadzimy, prawda, tutaj. No i nowość w skali świata, no to jest, prawda, coś, co ktoś wymyślił i zdołał wprowadzić na rynek, typu smartfon, którego przedtem nie było, albo inne rozwiązania, prawda, o takim charakterze, które wchodzą na rynek jako pierwsze na całym świecie. I stopień nowości jest związany z ryzykiem innowacji. Każdy ten następny stopień wiąże się z dużo większym ryzykiem, tak? Wejście na rynek światowy z jakąś nowością, której nikt przedtem nie miał, to jest ogromny problem marketingowy, ogromny problem organizacyjny i tak dalej. I to są elementy, które powodują, że coś się na rynku pojawia albo nie pojawia.
tak? Wymyśleć coś takiego jak smartfon, to można w wielu laboratoriach na świecie wprowadzić na rynek coś takiego jak smartfon. Do tego trzeba mieć no, zasoby finansowe i możliwości organizacyjne w skali globalnej, bo w przeciwnym razie to się nigdy nie uda. Tak? Jak się to wprowadzi do za małej populacji, to to jest za drogie, żeby to osiągnęło sukces gospodarczy. Więc trzeba to wprowadzić na skalę światową, żeby to kosztowało na tyle nisko, żeby sprzedaż miała charakter masowy i była w stanie to sfinansować. Dlatego ta innowacyjność w skali świata może się udać tylko potężnym firmom generalnie, tak? Chyba że to jest coś super niszowego. Tak? Natomiast stopień rozprzestrzeniania innowacji wygląda w ten sposób, że to jest potencjalny zasięg innowacji, jak daleko ta innowacja sięga, która od pierwszego wdrożenia w pewnym przedsiębiorstwie gdzieś na świecie, tak, upowszechnia się w innych przedsiębiorstwach, regionach, krajach i na innych rynkach, albo kanałami rynkowymi, albo kanałami pozarynkowymi. Kanały rynkowe to jest sprzedaż licencji na określone działanie. Tak? Ja dysponuję określoną technologią zrobienia czegoś innego i proszę bardzo, jestem gotów ją zaoferować na rynku, płacąc, prawda, tutaj uzyskując pieniądze za udzielenie licencji na stosowanie tej technologii. A kanały pozarynkowe, no to jest albo naśladownictwo, albo, prawda, albo adaptacja. Pewne rzeczy nie mogą być wystarczająco dobrze chronione. Łatwo jest zrobić coś podobnego, tak, nie naruszając niczyich praw autorskich, więc ta innowacja rozpowszechnia się kanałami pozarynkowymi w taki sposób. I teraz efekt innowacyjności wygląda w ten sposób, że innowacyjność produktowa jest prowadzona w przedsiębiorstwie na bezpośrednie potrzeby jego klientów, najczęściej rozpowszechnia się kanałami rynkowymi, tak, no tutaj są sławne procesy patentowe, prawda, między Samsungiem a Apple'em na przykład, tak, i opatentowanie prostokąta z zaokrąglonymi rogami, nie, co już nie będę komentował, tak, bo wpadł, prawda, nie wiem, tak, no Apple opatentował ostatnio w Stanach Zjednoczonych prostokąt, nie, no super. Tak? I to jest bezpośredni efekt innowacji na rynku. No wszyscy ludzie, prawda, mogą to od razu zobaczyć na rynku, więc prawda, podążają za to. Natomiast te trzy pozostałe rodzaje innowacyjności są prowadzone na własne potrzeby przedsiębiorstwa, czyli na zwiększenie efektywności, produktywności i jakości. Tak? No one potrafią więcej za te same pieniądze wyprodukować więcej, potrafią to zrobić mniejszą liczbą ludzi i potrafią uzyskać wyższą jakość tego, co robią. Tak? W związku z tym mamy tu do czynienia często z rozpowszechnianiem innowacji kanałami pozarynkowymi. No jak Samsung wypuścił, prawda, tam Galaxy ileś tam, no to wszystkie inne firmy też zaczęły wypuszczać coś takiego. Jak pierwszy któryś wprowadził, prawda, aparat fotograficzny do telefonu komórkowego, no to za chwilę wszystkie telefony miały aparaty komórkowe i tak dalej, prawda? I to jest pośredni, tu w tym przypadku mamy, to jeszcze by należało do tej produktowej, ale tu mamy ten pośredni efekt innowacji na rynku. Jeśli ktoś potrafi taniej wyprodukować, nie wiem, jakiś tam, prawda, nie wiem, klawiaturę na przykład, prawda, bo ona przeszła z klawiatury mechanicznej na klawiaturę dotykową na przykład, dzięki temu uzyskał obniżenie określonych kosztów i tak dalej, potrafi to lepiej zrobić. Także z punktu widzenia uczelni z kolei, to my możemy podzielić innowacyjność na dwie kategorie. Po pierwsze, to jest innowacyjność na bazie odkryć własnych, tak, czyli ten, kto wymyślił nowość, ten jest tym, który ją wdraża do gospodarki. A drugie, i to się wiąże z czym, z punktu widzenia przedsiębiorców? Po pierwsze, z dużym ryzykiem biznesowym, tak? Bo to najczęściej jest nowość, to nie jest naśladownictwo, więc nikt tego przedtem nie spróbował. Tak? Jeśli to jest prawdziwy wynik naukowy, to on jest oryginalny w charakterze obiektywnym. W związku z tym dla przedsiębiorcy to wcale nie jest zaleta. Tak? To jest wada polegająca na tym, że ryzyko wprowadzenia tego na rynek jest duże. Tak? Po drugie, to jest duży koszt wdrożenia, bo bardzo często między prototypem naukowym a produktem, który może się pojawić na rynku, to jeszcze jest bardzo długa faza przedprodukcyjna, która musi doprowadzić do tego i tą fazę trzeba sfinansować w określony sposób. I wreszcie to jest stosunkowo długi czas wdrożenia, bo ta faza musi potrwać, zanim my to jesteśmy w stanie doprowadzić do stanu produktu. A druga to jest innowacyjność na bazie odkryć cudzych.
tak? I wtedy mamy mniejsze ryzyko biznesowe, większe lub mniejsze, ale na pewno mniejsze niż to w przypadku nowości naukowej na skalę światową, tak? Bo już ktoś coś zrobił, więc możemy się wzorować i wyciągnąć wnioski. Najlepiej się uczyć na cudzych błędach, a nie na własnych, tak? Człowiek się generalnie uczy tylko na błędach, ale różnica polega czy na cudzych, czy na własnych, tak? Dalej, mniejsze koszty wdrożenia, bo już istnieją określone technologie i one są sprawdzone i krótszy czas wdrożenia, tak? Także z punktu widzenia przemysłowego i z punktu widzenia naukowego, to te dwie kategorie się charakteryzują zupełnie innymi cechami, tak? I to obszar zainteresowania naukowców ogranicza się do, prawda, do odkryć własnych, tak? Natomiast obszar zainteresowania absolwentów koncentruje się głównie na odkryciach cudzych, bo oni chcą żyć, mają cudze osiągnięcie, powiedzmy naukowe, ale jest im wszystko jedno, czy to był naukowiec polski, hiszpański czy amerykański, tak? Mają na to licencję, żeby mogli to wdrażać, oni chodzą od firmy do firmy i na tym wdrażają, na tym polega ich działalność zawodowa, tak? Więc oni generalnie, zawsze absolwenci, są zainteresowani wdrażaniem rzeczy cudzych, a naukowcy są zainteresowani tylko i wyłącznie częścią własną. I taki naukowiec mówi, no ja nie mogę się nadziwić, ja coś odkryłem, nikt nie chce tego wdrożyć, tak? Dlatego, że on nie zdaje sobie sprawy z tej części, tak, która jest tutaj w tym miejscu, czyli jest za duże ryzyko biznesowe, za duży koszt wdrożenia i za długi czas wdrożenia, żeby ktoś po prostu był gotowy do takiego przedsięwzięcia biznesowego. To mu się nie kalkuluje, to jest za duże ryzyko w stosunku do spodziewanych efektów. Więc te ludzie, którzy są naukowcami i opowiadają takie rzeczy, no to oni po prostu są naiwni jak dzieci we mgle w sprawach gospodarczych, tak? Natomiast gospodarcze znaczenie innowacyjności. Otóż skuteczna polityka innowacyjności to taka, która doprowadzi do znaczących zmian gospodarczych, bo to nie jest innowacyjność, która jest dlatego, że my mamy w jakichś rankingach Unii Europejskiej dobrze wyglądać, tylko ona jest po to, żeby doprowadzić do określonych zmian gospodarczych. Te zmiany gospodarcze mają generalnie spowodować większą wydajność pracy, żebyśmy więcej zarabiali na głowę, tak? Bo nasza wydajność pracy jest dwa razy niższa niż Niemców na przykład, tak? A z drugiej strony do tworzenia nowych miejsc pracy dla tych, którzy wychodzą z naszych szkół i uniwersytetów, tak? Więc w Polsce mamy prawie 2 miliony aktywnych przedsiębiorstw, z czego 99,77% to małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale zgodnie z klasyfikacją unijną w Polsce jest tylko 4 tysiące dużych przedsiębiorstw, tak? Na 40 milionów Polaków prawie mieszkających w naszym kraju, to jest 4 tysiące dużych przedsiębiorstw, tak? A 99,77 to jest małych i średnich, tak? One zatrudniają jednak 70% pracowników w Polsce, tak? Czyli nasz rynek pracy i to, czy ludzie mają pracę, czy nie, i czy mają w związku z tym, co jeść, czy nie, to zależy od tych małych przede wszystkim, tak? Zdecydowana większość MŚP jest nieinnowacyjna, ponieważ nie wdrożyła w ostatnich latach żadnego nowego rozwiązania, tak? Jak dziadowie robili, jak ojcowie robili, tak my robimy, tak? Cały świat się zmienił, oni się zmieniać nie będą, tak? Bo po co, tak? To jest bardzo częsta ta filozofia, tak? Mi wystarczy, ja nic więcej nie potrzebuję, tak? No ale tu naokoło są ludzie, którzy chcieliby też pracować, tak? I to jest to nastawienie proinnowacyjne albo nie, tak? Dalej, skuteczna w związku z tym polityka innowacyjności to taka, dzięki której 200 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw rocznie, czyli 10% tego, co my mamy w kraju, stanie się innowacyjne, to znaczy zacznie wdrażać coś nowego, poprawiać swoją jakość, efektywność i skuteczność, prawda, wychodzić na nowe rynki i tak dalej, tak? To byśmy musieli mieć program, z którego 200 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw stanie się innowacyjne. To jest program w skali kraju według mnie. A dawanie nagrody w wysokości 5 tysięcy złotych jakiemuś studentowi, który coś wymyślił, to jest zawracanie głowy, a nie innowacyjność, tak? To jest sympatyczny gest w stosunku do młodego, inteligentnego człowieka i żadnych skutków gospodarczych z tego nie ma, tak? No bo jakie mogą być skutki gospodarcze z czegoś takiego, tak? Także uczelnie, proszę Państwa, jako ci rycerze na zamku, nie są zainteresowani taką innowacyjnością. Taką, żeby... Ja też nie jestem, mówię zupełnie szczerze. Jakby do mnie przyszedł ktoś i mówi, panie profesorze, ja jestem przedsiębiorcą małym i moja księgowa nie radzi sobie z programem księgowym, czy pan może, pan jest informatykiem, niech pan przyjdzie do mojego przedsiębiorstwa, czy pan mógłby przyjść do mojego przedsiębiorstwa i wdrożyć mi system księgowy, który podniesie efektywność, produktywność, prawda, jakość mojej działalności i tak dalej. Ja mówię, tak, mógłbym, ale nie przyjdę, tak? Dlaczego? Dlatego, że to nie leży w zakresie moich obowiązków jako naukowca. Koniec, kropka, tak? Od tego są ludzie, którzy się tym zajmują, a ja nie. Tak? Więc jak przychodzimy,
To jest oczywiście ekstremalny przypadek. Generalnie nikt do mnie nie przychodzi w sprawach księgowych, ale to do tego się sprowadza. Czy pan mógłby to zrobić? Tak, mógłbym. Czy pan to zrobi? Nie zrobię. Tak? Dlatego, że to by było na zasadzie korzyści utracony. Ja w tym czasie nie dokonam określonych odkryć, nie nauczę studentów, których uczę tego i tego, tylko na Uniwersytecie Ekonomicznym miałem 12 tysięcy studentów na swoich wykładach, tak? Więc to jest ten koszt utracony, jak ja mam się jedną księgową, prawda, zająć, no to jest po prostu granie warta świeczki. Także uczelnie trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, tak rozumianą innowacyjnością z punktu widzenia gospodarczego nie są zainteresowane, tak? Trudno się temu dziwić, prawda? Zadaniem sektora nauki nie jest innowacyjność, czyli wdrażanie w przedsiębiorstwach rozwiązań pozwalających im nadrobić opóźnienia w stosunku do konkurencji. Tak? Podstawowym zadaniem nauki jest tworzenie nowości, czyli dokonywanie odkryć, tak? I kształcenie wysoko wykształconych kadr. Taki jest podział pracy, tak? W naszym świecie. Dlatego bez iluzji, tak? Sektor nauki nie jest powołany do innowacyjności, tak? Każdy, kto mówi, że sektor nauki krytykuje naukę za to, że nie zajmuje się innowacyjnością, nie wie, na czym polega innowacyjność według mnie, tak? Wręcz przeciwnie, działalność innowacyjna, jako istotnie różna od działalności naukowej, jest przeszkodą w karierze naukowej, szczególnie tej, która jest rozliczana na podstawie liczby papierów na liście, takiej lub innej, tak? W końcu lista filadelfijska to jest prywatna spółka amerykańska, która indeksuje co chce, tak? A nie co, tak, co musi, albo co ten, no to taka jest brutalna prawda. No to jest firma, która z sobie znanych powodów to indeksuje, tego nie indeksuje, a myśmy to wprowadzili do polskiego prawa, tak, jako sposób oceny całego sektora naukowego w Polsce, tak, to mniej więcej tak wygląda. Jedynym przypadkiem, w którym dany zespół naukowy jest zainteresowany działalnością innowacyjną, jest możliwość wdrożenia w jakimś przedsiębiorstwie swoich własnych, oryginalnych wyników naukowych, czyli wytworzonej przez siebie nowości. I ja na przykład mogę powiedzieć, że mam takie doświadczenia, bo system, jaki zrobiliśmy dla Philipsa, został wdrożony w 26 krajach, nie? Więc ja mam to doświadczenie, nie mówię tego teoretycznie, ale mówię też na podstawie praktycznej znajomości i wiem, ile to mnie kosztowało z punktu widzenia efektów naukowych mojego zespołu. Nie? Z makroekonomicznego punktu widzenia suma tego typu działań wszystkich zespołów badawczych w Polsce ze wszystkich dziedzin, tu dodajmy od razu, prawda, że takich ludzi w Polsce we wszystkich dziedzinach, którzy mogą coś wdrożyć gospodarczego, to jest na palcach jednej ręki policzyć, tak? Dlatego, że całe te sektory, prawda, które tam typu, prawda, nie wiem, polonistyka, lingwistyka, jakieś tam inne, one niczego nie wdrożą, tak? Więc to w ogóle możemy od razu jak gdyby zapomnieć o tym. Tych ludzi, którzy mają teoretycznie zdolność do wdrożenia czegoś do praktyki gospodarczej, to jest strasznie mało, tak? Ale wszyscy razem, zsumowani w Polsce, to jest absolutny margines w stosunku do potrzeb wdrożenia tych nieoryginalnych, ale innowacyjnych rozwiązań w większości przedsiębiorstw w Polsce w celu nadrobienia przeniesień za później w stosunku do światowej konkurencji. A my takich przedsiębiorstw, przypomnę, mamy 2 miliony, tak? Więc te wszystkie, to byśmy musieli na jednego pracownika, który jest zdolny do robienia innowacji, by przypadało, nie wiem, 1500 przedsiębiorstw albo coś takiego, to mniej więcej takie są proporcje, tak? Więc mówienie, że uczelnie mają za to odpowiadać, tak, jest jakimś totalnym nieporozumieniem, niezrozumieniem zjawiska, tak? Dlatego zamiast nierealistycznych oczekiwań, że sektor nauki porzuci naukę dla innowacyjności, należy utworzyć w Polsce osobny sektor innowacyjności, tak? Czyli gród zamieszkały przez innowatorów. Tak? Tak to, wracając do mojej metafory, można by nazwać. Tak? I ten sektor innowacyjności powinien działać na zasadach rynkowych, bo jak on będzie, prawda, działał tylko z dotacji unijnej, to dotacje mają to do siebie, że raz są, a raz ich nie ma. Tak? My już teraz dostaliśmy niewiarygodnie dużą sumę, 100 miliardów dolarów na tą najbliższą perspektywę i już nigdy takich pieniędzy nie dostaniemy. A my potrzebujemy innowacyjności na stałe, a nie na najbliższe 5 lat, tak? Więc to po prostu, to musi działać na zasadach rynkowych, tak? Po to, żeby ta innowacyjność była włączona w mechanizmy gospodarcze, tak? Natomiast celem tego sektora powinny być wyłącznie wdrożenia, a nie badania, tak? Jak ja widzę, prawda, hybrydę badawczo-rozwojowy, to mi się nóż w kieszeni otwiera, bo wiem, że z tego nic nie wyjdzie, tak? Dlatego dla innowacji. Kluczem do sukcesu jest oddzielenie wdrożeń od badań, tak?
Mianowicie w hybrydzie badawczo-wdrożeniowej wdrożenia zawsze padają ofiarą badań i w konsekwencji do wdrożeń nie dochodzi. Tak, jak to wygląda? Bierzemy pieniądze na badania, badamy, mamy wdrażać. Nie wdrażamy, wyrzucamy to do kosza, bierzemy nowe pieniądze na badania i znowu badamy, wyrzucamy do kosza i znowu bierzemy pieniądze na badania, żadnego wdrożenia nie ma, tak? Tak? Ale wszyscy są zadowoleni. Wyniki tych firm, tych instytutów badawczo-wdrożeniowych są super, tak? No bo oni dostali dużo pieniędzy na badania, tak? Że te badania do niczego nie służą, nikomu nie służą, nikt nie potrafi niczego wdrożyć, nie jesteśmy gorsi od innych. Czy to coś daje z punktu widzenia efektów gospodarczych i społecznych? Zero. To po co na to płacić, tak? No to w zdrowym sektorze innowacyjności, podkreśla, przedmiotem wdrożeń są cudze wyniki badawcze, a nie własne, tak? Te własne stanowią margines, bo nie jesteśmy w stanie tyle tego wytworzyć, żeby zaspokoić potrzeby 2 milionów przedsiębiorstw. Nowe rozwiązania są wdrażane w danym przedsiębiorstwie nie dlatego, że są własne, tylko dlatego, że najlepiej odpowiadają potrzebom tego przedsiębiorstwa. Tak? Ten biedny przedsiębiorca, który teoretycznie przyszedł do mnie z tym programem księgowym, on tego naprawdę potrzebuje. Tak? Ja w to wierzę, tylko ja nie chcę tego robić, bo korzyści utracone byłyby większe niż zysk tego jednego przedsiębiorcy. Niech to robi mój absolwent. Tak? On od tego jest, po to go kształcę. Także potrzebujemy w Polsce trójwarstwowej architektury. Sektor nauki, sektor innowacji i sektor gospodarki. I proszę zauważyć, że tu mamy do czynienia z relacjami punktowymi. Informatyk kształci kogo? Informatyka. Ekonomista kształci kogo? Ekonomistę. Farmaceuta kształci kogo? Farmaceuty. To są relacje punktowe. Nasza nauka jest zbudowana w ten sposób, że każdy kształci specjalistów w jednej dziedzinie, tak? A czego potrzeba tu, w gospodarce? Potrzeba relacji wielowymiarowych. Co z tego, że ja mam na przykład jakiś lek, jeśli ja jeszcze do tego leku muszę mieć ekonomistę, żeby wiedział, jak wyliczyć, jak to zbudować, kogoś od marketingu, żeby to wypuścić na rynek, kogoś od informatyki, żeby, prawda, śledzić tą produkcję i sterować tą produkcją i tak dalej, i tak dalej. Tu potrzebujemy rozwiązania, które ma charakter integralny i całościowy, tak? Nie wystarczy, dla gospodarki nie wystarczy jeden specjalista. Dla gospodarki jest potrzebny zespół ludzi, który rozwiąże problem całościowy, a nie pojedynczy specjalista, który zna się tylko na jednym drobnym swoim wycinku. Także krótko mówiąc, od sektora nauki do gospodarki jest za daleko mentalnie, tak? Jest za daleko. W związku z tym nigdy sektor nauki nie wypełni tych oczekiwań gospodarczych. Inaczej można to narysować w ten sposób, że właśnie sektor nauki, sektor innowacji, sektor gospodarczy i tu musimy mieć odkrycia nowości, bo nie może, jeśli wdrażamy tylko cudze odkrycia, to zawsze jesteśmy z tyłu za tym, kto je wdrożył pierwszy, więc nigdy nie zyskamy pozycji dominującej na rynku. Także tylko właśnie rozwiązania oryginalne są w stanie popchnąć nas na pierwsze miejsce, w którym inni będą kupować nasze licencje, a nie my ich, tak? Więc tu są odkrycia nowości i tu jest kształcenie specjalistów, dobrych informatyków, dobrych chemików, dobrych, nie wiem, mechaników i tak dalej. A tu mamy wdrażanie rozwiązań, a nie odkrywanie nowości, tak? Tylko branie nowości i robienie z nich całościowych rozwiązań. I tu są potrzebni integratorzy, tacy ludzie, którzy potrafią zintegrować cały problem. Samochód to stały, prawda, stały kawał jeszcze z kabaretu Laskowika, tak, tej, kiedy było pytanie o traktorze z trzema kołami, tak, no traktor z trzema kołami nie pojedzie, ale czy to nie lepiej powiedzieć, prawda, że zamiast, że nie ma koła, nie lepiej powiedzieć, że ma 75% kół, tak? No to jest właśnie to. My tu potrzebujemy integratorów, którzy potrafią ze wszystkich tych dziedzin zrobić problem, zrobić projekt, tak, zrobić rozwiązanie danego problemu. Także jaka jest odpowiedzialność uczelni za innowacyjność? Po pierwsze, to jest kształcenie też integratorów, a nie tylko specjalistów. To jest droga przez mękę, proszę Państwa. Ja na swojej uczelni wprowadziłem kształcenie w zakresie elektronicznego biznesu, czyli to są studenci, którzy połowę czasu spędzają na uczeniu się ekonomii i zarządzania, a połowę czasu informatyki, tak? A teraz ostatnio, dosyć już dawno, tak, wprowadziłem kształcenie na kierunku, który się nazywa TZI, Techniczne Zastosowania Internetu. I to są ludzie, którzy są kształceni na potrzeby internetu rzeczy, tak? I oni mają taki system, że jeden dzień spędzają na Uniwersytecie Adama Mickiewicza na fizyce, gdzie się uczą czujników, sensorów i takich rzeczy. Potem jeden dzień na Politechnice na telekomunikacji, gdzie się uczą o telekomunikacji, w szczególności bezprzewodowej. I potem 2 dni u nas. Jeden dzień się uczą
informatyki, jeden dzień się uczą ekonomii. I to są ludzie, którzy są z czterech dyscyplin kształceni jednocześnie, tak, pomiędzy trzema uczelniami. W ogóle, że się udało doprowadzić do porozumienia trzech publicznych uczelni, tak, żeby coś wspólnego zrobiły, to uważam, że mi się nagroda należy, Nobla, tak, a tu dostałem tylko, prawda, w kość od tego, bo dwa lata to załatwiałem z ministerstwem, bo ministerstwo się pytało, a po co taki dziwoląg, a komu to jest do czego potrzebne, a czy takie normalne to nie jest piękne, tak, i tak dalej. No więc tak wyglądają innowacyjne pomysły w naszym kraju i z takim się spotykają, prawda, poparciem, nie? Ale tu chcę powiedzieć, że my musimy postawić, to się w tej chwili nazywa na świecie T-shape, tak, education, tak, czyli edukacja horyzontalna. Ci ludzie nie mają pełnej wiedzy z tych czterech dyscyplin, bo to jest niemożliwe, bo każdy ma tyle samo godzin nauki, co ten, kto się uczy tylko informatyki albo tylko telekomunikacji, tak, ale oni są potrzebni do tego, żeby zbudować zespół, gdzie zatrudnią sobie tych specjalistów do tego, żeby rozwiązać pewien konkretny problem i oni potrafią mówić, w cudzysłowie, językiem i ekonomistów, i fizyków, i informatyków, i telekomunikantów. A czysty informatyk i czysty ekonomista z trudem się dogadują, to mogę Państwu zapewnić, tak? Dalej, kształcenie na trzecim stopniu studiów na potrzeby sektora innowacji, a nie tylko sektora nauki. My mamy stary humboldtowski system, kiedy profesor kształcił swojego, prawda, mistrz kształcił swojego ucznia, tak, na swojego następcę, tak? Czyli być może lepszego specjalistę w swojej własnej dziedzinie. A my teraz musimy, ten student, który chodzi na ten mój kierunek TZI, każdy z nich wie rzeczy, których ja nie wiem, tak? Bo ja nie mam takiej wiedzy z fizyki i z telekomunikacji i z ekonomii, jak oni mają, bo oni chodzą na te wykłady, tak? I na tym polega ta wartość dodana w stosunku do tego. Ja mogę wykształcić kogoś na swój obraz i podobieństwo, tylko to jest mniejsza wartość na rynku niż wykształcenie kogoś przez zespolenie sił pomiędzy trzema uczelniami i czterema dyscyplinami. No i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, to znaczy takich, w których nie telekomunikanci z telekomunikantami mają jeden projekt, informatycy z informatykami, prawda, i socjolodzy z socjologami. Teraz nie wiem, czy to wyjdzie, bo to jest w fazie oceny, tak, ale ja zmontowałem program, w którym mamy projekt, w którym mamy do czynienia z informatyków z socjologami. Tak? I my próbujemy de facto zastosować metody informatyczne do socjologii. Tak, taka jest no, główna idea tego projektu. Nie będę wchodził w szczegóły, ale chcę tylko powiedzieć, że to jest właśnie próba powiedzenia, chcemy zastosować tę metodykę, która oczywiście musi być dostosowana do zjawisk społecznych, tak, ale chcemy ją zastosować na gruncie socjologii. My się nie znamy na socjologii, wy się nie znacie na metodykach informatycznych. Jeśli połączymy siły, to być może zrobimy coś, czego żaden inny samodzielnie by nigdy nie zrobił. To jest ta idea cały czas. No i uwzględnianie w badaniach wdrażalności, a nie tylko, czyli to podejście systemowe. Co z tego, że ktoś znalazł jakąś super technologię i tak dalej, jak okazuje się, że do niej nie można zastosować żadnych zabezpieczeń, tak? Albo jej nie można opodatkować, tak, żeby ściągać pieniądze z tego i tak dalej. To biznes nie jest zainteresowany taką rzeczą, którą może tylko rozdawać, tak? A nie może na tym zarabiać pieniędzy. Nie? Więc tu trzeba to podejście systemowe stosować. Także potrzebą chwili jest otoczenie zamków nauki grodami innowatorów, tak? Pracujących na rzecz 2 milionów nieinnowacyjnych polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Jakby mnie ktoś pytał, prawda, w rządzie starym, nowym, wszystko jedno, to bym to powiedział właśnie w taki sposób, tak? Natomiast oraz trzymanie szeroko otwartych drzwi między zamkiem a grodem w celu przepływu ludzi w obie strony. U nas, prawda, tylko chłop pańszczyźniany był tak przywiązany, prawda, do swojej uczelni jak naukowiec polski, tak? Generalnie to jeszcze, tak, to ja tu nie jestem typowym przypadkiem, bo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest 9. uczelnią, na której pracuję, tak, w związku z tym ja nie byłem przywiązany do jednej, ale generalnie w Polsce nie ma mobilności wśród naukowców, no dłuższej niż, nie wiem, 2 tygodnie czy coś takiego, tak, no to już jest uważane za, prawda, poświęcenie godne nie wiem czego, tak? Potrzebą chwili jest ukierunkowanie polityki innowacyjności państwa polskiego na te blisko 2 miliony nieinnowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, tak? Nie jest natomiast potrzebą chwili udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorstwom, które chcą wejść na rynek najchętniej światowy z jakąś super nowością, tak? Ktoś coś odkrył i chce teraz straszne pieniądze na to, żeby to na rynku światowym sprzedawać, tak? Jeśli taka super nowość ma w sobie rzeczywiście obiecywany potencjał rynkowy, to takie przedsiębiorstwo nie powinno mieć trudności z pozyskaniem na jego rozwój i wdrożenie kapitału prywatnego,
na normalnych zasadach rynkowych, tak? No bo jeśli to jest genialne, no to w czym problem? Tam, prawda, to każdy inwestor zainwestuje w genialną rzecz, która przyniesie kokosy, tak? To żaden problem nie jest, więc po co na to wydawać pieniądze państwowe, tak? Jakie innowacje wspierać? Środki publiczne należy przeznaczyć na innowacje, które cechują się najwyższym stopniem rozpowszechnienia oraz najniższym ryzykiem, tak? To jest dokładnie przeciwne tego, co my robimy na uczelniach, bo my się zajmujemy rzeczy najbardziej ryzykownymi, tak, i które jeszcze nigdzie nie zostały rozpowszechnione i zastosowane, tak? Więc dlatego uczelnie się do tego nie nadają po prostu, tak? Największy efekt gospodarczy najmniejszym kosztem, tak? To jest ta idea, którą powinien rząd stosować, tak, żeby mieć rzeczywiście efekty gospodarcze z innowacyjności. Także spośród czterech rodzajów innowacyjności, produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej, najważniejsze jest dofinansowywanie ze środków publicznych innowacyjności produktowej. Dlatego, że tylko ona prowadzi do masowego rozpowszechnienia kanałami rynkowymi nowości w skali polskich przedsiębiorstw. Rynkowymi, co oznacza, że rozpowszechnienie kanałami rynkowymi jest warunkiem utworzenia sektora innowacyjności jako sektora gospodarczego, tak, działającego na zasadach rynkowych, który sam z rynku pozyskuje pieniądze na swoje trwanie, tak, a nie z dotacji. Tak. Robienie inkubatorów, które się sprowadzają do tego, że ogradzamy jakieś pole, budujemy na nim wielki budynek, tak, i wsadzamy tam dwóch prawników i dwie księgowe, to jest totalne nieporozumienie, tak, no bo to po prostu tak długo będzie funkcjonować, jak ten kurek z pieniędzmi będzie na ogrzewanie tego budynku istniał, jak skończy się jakaś perspektywa taka czy inna, budżetowa, niebudżetowa i coś, no to pójdzie w ruinę, tak? A tam żadne innowacje jakoś nie będą tworzone. Wstawienie tam trzech studentów, którzy wymyślili coś w ramach pracy magisterskiej i oni teraz będą to robić dalej, to jest bardzo sympatyczne, ale to nie jest ta innowacja, o której ja tu mówię, gdzie rocznie powinniśmy 200 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw, prawda, unowocześnić, tak? Także tylko taki system gwarantuje trwałość innowacyjności, a nie jej okazjonalność w rytm dofinansowań ze środków publicznych, tak, unijnych, nieunijnych, to nie ma znaczenia. Także jaka innowacyjność produktowa? No, innowacyjność produktowa o największym stopniu rozpowszechnienia i najniższym ryzyku to rozwiązania informatyczne dostosowane do potrzeb polskich przedsiębiorstw w trzech wymiarach elektronicznej gospodarki, tak, przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo klient i przedsiębiorstwo administracja, tak. Dlaczego? Bo to potrzebuje najmniejszego wkładu kapitałowego, a my tego kapitału nie mamy, tak? No, polskie zasoby kapitałowe są na poziomie 0,6% kapitału amerykańskiego, nie? No to o czym my rozmawiamy, tak? Więc tu proszę zobaczyć na spektakularne sukcesy typu proszę Państwa, przemysł gier komputerowych, tak? Który nie dostał żadnej dotacji i prawda, nikt mu nie pomagał w niczym i tak dalej. I to jest przemysł, który powstał na bazie samych młodych ludzi, interdyscyplinarny, bo to są informatycy, prawda, artyści i tak dalej, po to, żeby to wszystko scenografowie, nie wiem, i tak dalej, tak? I to jest przemysł, który dzisiaj generuje miliardy złotych przychodu i zysku, tak? To jest właśnie ten kierunek. To jest powstanie całego innowacyjnego sektora, który się opiera na tworzeniu nowości, wprowadzaniu tych nowości do praktyki, tak? Można się śmiać, że to są gry komputerowe, ale z miliarda złotych to się nie można śmiać, tak? Szczególnie jak ktoś jest na dotacji takiej czy innej. Także, że to jest naturalny kierunek, którym my powinniśmy się specjalizować, bo on po prostu rokuje największe korzyści gospodarcze, tak? Także najbardziej obiecujące innowacje, największych efektów można się spodziewać po zainwestowaniu w polskie produkty i usługi informatyczne, tak, i upowszechnianiu ich wśród polskich przedsiębiorstw w celu doprowadzenia ich do innowacyjności procesowej, organizacyjnej i marketingowej, bo całe te trzy rodzaje tych wewnętrznych rodzajów innowacyjności, to one są dzisiaj oparte na informatyce, tak? Tutaj takie, których nie ma informatyki, to na palcach jednej ręki można policzyć, tak? Związane jest z elektroniczną gospodarką opartą na wiedzy. Także Polska krajem innowatorów,
to marzenie może się spełnić w odniesieniu do e-gospodarki opartej na wiedzy, bo ona potrzebuje stosunkowo niewielkiego wkładu kapitałowego, a młodych ludzi jeszcze trochę mamy, tak, dopóki tam te następne pokolenia, to już ich nie mamy, ale ci, co jeszcze w tej chwili wchodzą na rynek pracy, to ich jeszcze trochę mamy, tak, pod warunkiem odpowiedniej polityki innowacyjności, tak, a nie, prawda, no tutaj nagradzaniu studentów drobnymi kwotami i oczekiwaniu, że naukowcy przestaną uprawiać naukę na rzecz innowacyjności. To tyle moich przemyśleń. Dziękuję Państwu. Także jeśli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Proszę. Czyli co? Tworzenie jak gdyby nowych programów informatycznych, które służą ludziom, ogólnie rzecz biorąc, to jest ten kierunek, rzeczywiście przedsiębiorstwom, tak? No bo czym, proszę Państwa, no tak, popatrzmy twardo na to, no, czym stoi nasza gospodarka. Węglem już nie, bo więcej węgla importujemy niż wydobywamy, tak? Więc to węglem już nie stoimy, tak? No my stoimy tak, żywnością. Tak? No, tak. Sprzedajemy żywność na dużą skalę, tak, meblami, czyli wycinamy lasy i robimy z nich meble i dajemy do IKEA, i to są szwedzkie meble, tak? No i tam no, miedzią jeszcze trochę, tak, to jeszcze się da wykopać, nie? Tak, i sprzedać. I co jeszcze? Części samochodowe. No dobra, no. Podejrzewam, że większość tych przedsiębiorstw, bardzo duża część produkuje różne tam podzespoły samochodowe. No dobra. No. Tak? Ale co można tam nowego i innowacyjnego? Właśnie, bo... samochody się produkuje, prawda, za pomocą komputerów, tak? Znaczy i projektuje, i produkuje i tak dalej. Tam ten obrót innowacyjny jest dosyć szybki z bardzo prostego powodu, mianowicie linia produkcyjna samochodu z powodów czysto mechanicznych kończy się po wyprodukowaniu, nie wiem, tam kilkuset tysięcy samochodów, tak, jak się ich wyprodukuje, to te tłocznie i te wszystkie elementy, no one są po prostu zużyte i zaczyna się produkować samochody złej jakości, więc tą linię produkcyjną trzeba wymienić, a jak już się ją wymienia, to lepiej zrobić na nowy produkt, który można znowu powiedzieć, że jest lepszy niż wszystkie inne dotychczasowe i na tej bazie zbudować, prawda, pewną narrację, prawda, marketingową i ściągnąć nowych ludzi do swojego segmentu. Więc to jest akurat przemysł, w którym właśnie ta odnawialność i wprowadzenie elementów twórczych, oryginalnych, nowych i tak dalej występuje dosyć szybko. Ale w Poznaniu jest wielka fabryka Volkswagena, tak, jedna z największych, tylko że tam się niczego nie projektuje, wszystko się projektuje w Niemczech, tak. My niczego tam nie projektujemy, tam są ludzie potrzebni do składania tego z części. I tyle, tak? Więc to trzeba widzieć, no, realia, w jakich się znajdujemy. Profesorze, ja miałem pytanie. Jak pan widzi możliwość utworzenia takiego... Pytanie dotyczy możliwości utworzenia takiego sektora innowacyjności. Dlatego, że tak jak ja ostatnio obserwuję, to i w dokumentach typu ustawa o szkolnictwie wyższym i tak dalej, mówi się ciągle o tym, że to właśnie w uczelniach powinno się tworzyć obszary, w których naukowcy będą wdrażać swoje wyniki w postaci, czy to na przykład jakieś nawet czasami w formie spółek, czy coś takiego, ale głównie jakby ten ciężar wdrożeń jest na uczelnie położony. Tak, i to jest moim zdaniem nieporozumienie. Dlatego, że ciężar wdrożeń musi być położony na przedsiębiorstwa. To przedsiębiorstwa, żadna uczelnia nie zmusi żadnego przedsiębiorstwa do wdrożenia żadnego odkrycia naukowego, tak? To jest niemożliwe. Ja akurat prowadzę takie badania, które są wdrażane, tak? Wdrażalne i wdrażane, i prowadzę czasami roczne, a czasami dłuższe negocjacje z jakimś przedsiębiorcą, mimo że teoretycznie wszystko się składa do tego i prawda, to nadal te negocjacje trwają strasznie długo i są strasznie mozolne i tak dalej. Z jednego bardzo prostego powodu, to jest związane z ryzykiem, tak? Więc jeśli ktoś ma, to nawet nie chodzi, że on ma mi zapłacić, bo tam nasze koszty są znikome. Zapłacenie za, prawda, uruchomienie całego tego procesu produkcyjnego, marketingowego, tak, i wejścia na rynek, bo to wymaga szkoleń, konsultacji, czegoś w naszej dziedzinie i tak dalej, to wszystko trzeba przygotować i tak dalej, a nie ma się 100% gwarancji, że to się zwróci. No więc, ponieważ skłonność do ryzyka w naszym kraju jest bardzo, bardzo niska, tak, wśród przedsiębiorców, tak, no to po prostu to tak wygląda, jak wygląda.
Także odwrócić trzeba sytuację. To trzeba niestety spojrzeć na to w taki sposób, że przedsiębiorcy muszą móc przyjść nie na uczelnię, tylko właśnie do takiego sektora innowacyjności i powiedzieć, my na przykład jako branża, bo jak przyjdzie jedno przedsiębiorstwo, nie ma efektu gospodarczego. To my jako branża mamy następujący problem, tak? I my go chcemy rozwiązać. Proszę zobaczyć, jak to się stało w stosunku na przykład do bankowości elektronicznej, tak? To jest, w tej chwili to jest jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów bankowych w Polsce. BZWBK został niedawno kupiony przez Santander. I akurat z BZWBK mam bardzo dobre kontakty i współpracę, dlatego że oni zatrudniają bardzo wielu moich absolwentów. I to wygląda w ten sposób, że Santander ma 20% jako grupa, tak, bo to jest wielki bank, w szczególności w Ameryce Południowej działa. Jako grupa ma 20% transakcji elektronicznych i 80% transakcji papierowych albo na miejscu, tak, w biurze. W BZWBK jest 90% transakcji elektronicznych i 10% transakcji, prawda, tutaj no, papierowych. Tak? Także kto od kogo ma się uczyć? Nie? Także po prostu są takie obszary, w których było podejście ekonomiczne, był efekt ekonomiczny, był efekt jak gdyby konkurencji, bo jak jeden bank zaczął stosować takie inne rzeczy, prawda, elektroniczną bankowość, karty, tam najpierw magnetyczne, potem procesorowe, potem teraz bezstykowe i tak dalej, tak, teraz wchodzimy na etap biometrii, gdzie już można za pomocą palca wyciągnąć pieniądze ze ściany, tak, podchodzi się do ściany, czy to nie jest piękne, podchodzi się do ściany, dotyka się palcem jakiejś szybki i wychodzą pieniądze ze ściany, nie, no super, nie? Oczywiście. Tak. No i proszę Państwa, także to są te rzeczy, które są w tym miejscu i tak dalej, także to są takie obszary, ten przemysł gier, te przemysły i tak dalej, ale jak ja słyszę na przykład, że my jesteśmy potęgą światową, prawda, w produkcji palet drewnianych, tak, no to ja muszę powiedzieć, gdzie rozum, tak, kto na to pozwala, żeby no tak cenny surowiec jak drewno, prawda, był prawda, no z tego były palety robione, tak. Albo że teraz w ramach bioekologii, nie wiem czego jeszcze, to się wycina zdrowe drzewo, żeby je spalić, nie? Dlatego, żeby mieć jakiś procent czystej energii. Bo jak drzewo spalimy, to jest czysta energia, a jak węgiel, to jest brudna energia, tak? My w związku z tym w imię czystej energii wytniemy wszystkie lasy i je spalimy, albo wywieziemy do Niemiec, żeby oni mieli czystą energię, nie? No to przecież no to żadnego rozumu w tym nie ma. Ale też proszę popatrzeć, że rozliczanie uczelni na podstawie publikacji na liście filadelfijskiej, tak? No to jest nam narzucone, nam inżynierom, to jest model, który jest absolutnie nieadekwatny do naszej działalności. To jest proszę Państwa tak, że przyjdzie jakiś astronom, tak, i ten astronom no, za pieniądze publiczne, bo niby jakie inne, ma tą lunetę i coś tam, teleskop i tam coś, i, prawda, patrzy w niebo i on tam coś odkrył, nie? Jakieś dwie galaktyki coś zrobiły. No co on może z tym zrobić gospodarczego? No nic nie może z tym zrobić gospodarczego. No nie wystawi faktury tej galaktyce za to, że ją odkrył, tak? I nie dostanie z tego tytułu żadnych pieniędzy. No jedyna rzecz, jaką on może zrobić, no to on może to opublikować w jakimś czasopiśmie, możliwie z listy, nie wiem, tam podwójnie filadelfijskiej albo czegoś innego, tak? I to w jakimś sensie potem mówić, no ja to opublikowałem, więc dajcie mi więcej pieniędzy na większy teleskop, zobaczę więcej galaktyk, będę miał jeszcze więcej punktów. No i to może trwać do nieskończoności, tak? Ja się kiedyś spotkałem z takim profesorem, wybitnym zresztą, który mi powiedział, bo była dyskusja na temat sensu nauki. I on mówi, jedynym sensem nauki to jest zaspokajanie ciekawości naukowców. Ja mówię, panie profesorze, to jest wspaniały pomysł, tylko niech pan to robi za własne pieniądze. Bo na przykład inni ludzie nie chcą się gapić w gwiazdy, tylko na przykład chcą iść do kina. No to niech im fundują bilety do kina za darmo, jak to jest taki sam stopień rozrywki, tak, jak chodzenie do kina. Nie? W związku z tym, jeśli my nie spojrzymy na to z punktu widzenia gospodarczego i nie poczujemy się odpowiedzialni, i nie zbudujemy takiego systemu oceny uczelni, tak, który będzie prowadził przynajmniej tej części społeczności akademickiej, która jest w stanie doprowadzić do znaczących zmian gospodarczych na rzecz naszego własnego społeczeństwa, to ta nauka nie ma sensu. Tak? I wcześniej czy pójdzie, przyjdzie ktoś, brutalnie powie nam prawdę, nie będę na was płacił, bo z tego nic nie ma. I ja rozumiem, że całe działy naukowe typu fizycy, chemicy, poloniści i jacyś inni, prawda, no oni się burzą przeciwko takiemu, bo oni mówią, no to nastawia na przegranej pozycji, dlatego że
Dlatego, że po prostu no, my nigdy niczego nie wprowadzimy do produkcji, w związku z tym w ogóle to podważa sens naszego istnienia. To nie podważa sensu ich istnienia, tylko trzeba zachować określone proporcje. A przede wszystkim nie można nam, którzy robią rzeczy użyteczne, tak, narzucić sposobu oceny dla sektorów nieużytecznych, no bo co by dużo nie mówić, to są sektory nieużyteczne. No, może to brzmi brutalnie, ale tak to wygląda, przynajmniej w krótkim czasie nieużyteczne. No, śmiałe stwierdzenia to jak na warunki polskie. Ale chciałem spytać, panie profesorze, a jak pan ocenia, ma pan odzew na swoje te publikacje, felietony i w którą stronę ten odzew idzie? Bo ja jestem bardzo przyzwyczajony do tego, że jak wystąpię z takim, ja w ogóle mam takie dosyć prowokacyjne, ja mówię twardo tak, jak to wygląda, niezależnie od poprawności politycznej takiej czy innej i tak dalej. I jestem bardzo przyzwyczajony do tego, że połowa sali, prawda, krzyczy z radości, a połowa sali by mnie ustąpiła w łyżce wody. Tutaj państwo jesteście bardzo homogeniczni, tak? Wszyscy jesteście z jednego instytutu i wszyscy jesteśmy inżynierami, więc tu mam nadzieję, nikt by mnie nie utopił w żadnej wodzie. Ale jak występuję... Proszę? Jeszcze nie wiadomo. No dobra, okej. Okay. Ale mówię, że normalnie to jest tak, że po prostu połowa sali mówi, że no wreszcie się znalazł ktoś, to mówi, jak to powinno być, a druga sala mówi... I to jest tak, przedsiębiorcy mówią, wreszcie ktoś powiedział, jak to powinno wyglądać, tak? To jest dokładnie to, czego my oczekujemy od rządu i od w ogóle polityki i od tego. I są naukowcy, którzy mówią, no Celary chyba upadł na głowę, chce nam zabrać pieniądze, tak? Bo jeśli my nagle jako sektor nauki nie będziemy dostawać pieniędzy pod szyldem innowacyjność, nawet jeśli wiemy z góry, że do żadnej innowacyjności nie dojdzie, to będziemy mieć mniej pieniędzy, no więc to jest człowiek, który kala własne gniazdo, tak? Ja nie kalam żadnego gniazda, tylko zastanawiam się nad przyszłością. Ja się czuję zobowiązany w stosunku do moich absolwentów, gdzie oni będą pracować i co oni będą robić, jak ja ich wykształcę, tak? I to jest moja odpowiedzialność, tak? Ja mam takie pytanie, bo tutaj jest ta struktura trójwarstwowa. Jesteśmy akurat w JBR-ze i teraz jak pan profesor widzi, no jak gdyby w tym modelu rolę właśnie JBR-u? To znaczy uważam, że powinniście się zdecydować. Albo jesteście instytucją, powinniście skończyć to BR, tak? Powinniście to rozdzielić. Powinniście mieć, to może być oczywiście prawnie jedno, ale to powinna być grupa badawcza, która się zajmuje czystymi badaniami i powinna być grupa wdrożeniowa i ta grupa wdrożeniowa nie powinna myśleć w kategoriach przedsiębiorstwa, nie w kategoriach tej grupy badawczej. Tak? Czyli w tej grupie innowacyjności. W tej grupie innowacyjności to pytanie jest tak, mamy na rynku tyle i tyle podmiotów, które potrzebują rozwiązań telekomunikacyjnych, no bo to jest państwa działka, prawda? I teraz... Nieważne, kto to wymyślił, tak? Nieważne, czy to jest nasze, czy to jest cudze, nieważne, ile kosztuje patent albo licencja, tak? Ważne jest, co to da gospodarczo tej firmie, której pomożemy to wdrożyć, tak? Ponieważ to jest duży sektor, bo to wcale nie są tylko ci wielcy operatorzy, oni tam sobie radzą własnymi drogami, tak? I najczęściej importem z zagranicy, ale jest dużo takich różnych firm, które odgrywają bardzo ważną rolę w tym sektorze małych i średnich, które potrzebują tej innowacyjności, rozumianej jako modernizacja, tak? I wtedy oni wcale nie potrzebują rozwiązań oryginalnych waszej części badawczej. Oni potrzebują to, co im najlepiej na ich rynku i na ich skali możliwości i inwestycyjnej, i organizacyjnej, i innej potrafią to zrobić. I ta część innowacyjna powinna do tego służyć i z tego powinna być rozliczana. A rozliczanie, prawda, z tej części, ile naszych własnych wynalazków udało się wdrożyć gdzieś tam, tak? Najczęściej to jedno, nie? No to przełożenie na tych, jak mówię, 200 tysięcy firm, tak, małych i średnich rocznie, to by był jakiś sensowny program, nie? A wdrożenie jedno to w ogóle jest niezauważalne. Dobrze, dziękuję. Pan profesor... Jakoś włączyć? Dobrze. No, pan profesor tutaj na początku poczynił takie założenie, z którego pan wyciąga wnioski, a ja bym się niezupełnie zgodził, że innowacyjność to jest coś takiego, co czerpie z nauki, tak? I sam od siebie właściwie nowości stworzyć nie może, tylko może coś czerpać z nauki. No i to jest bardzo kontrowersyjne moim zdaniem, dlatego że jak popatrzymy na historię różnych nauk, to często właściwie na odwrót było, tak? Telekomunikacja.
Czy można powiedzieć, że jakiś naukowiec wymyślił telekomunikację, tak, w sensie nawet złożoności informacyjnej, powiedzmy? No raczej to było na odwrót, to znaczy najpierw zaczęto robić telefony, a potem się zaczęto zastanawiać nad teorią kolejek. Tak mi się wydaje. Znaczy moim zdaniem, a powiedzmy, są cała informatyka dzisiejsza, inżynieria oprogramowania, tak, a www i wszystkie nakładki na to. No przecież żaden naukowiec nie wymyślił www, tak, nie było teorii www na przykład, prawda? To zrobiono przy okazji właściwie na zasadzie inżynierskiej też. No i tak, więc moim zdaniem istnieje coś takiego jak nowość techniczna. To nie jest coś takiego, że tylko nauka wytwarza nowość. Natomiast to, że powiedzmy telekomunikacja coś od nauki czerpała, no to rzeczywiście od wynalazku elektryczności tak, ale to jest ogromne przesunięcie czasowe, tak. 100 lat, 50 lat to są tego typu. Tu nawet pewnie. Ja sam nie skończył nawet szkoły podstawowej. To znaczy, powiem tak, ta granica między nauką a innowacyjnością to nie jest granica formalna w moim wystąpieniu. To nie chodzi o to, jak mówię nauka, to ja niekoniecznie, to ja rozumiem odkrywcę, a nie uczelnię, tak? To się sprowadza, bo jak mówię o polityce państwowej, no to w oczach rządzących naukowcy są zgromadzeni na przykład na uczelniach, instytutach i tak dalej. Także, wie pan, www ktoś odkrył, tak? I nieważne, czy on, prawda, pracował na uczelni, czy on nie pracował na uczelni. I ktoś wdrożył. Jak pan wie, akurat www było odkryte do zupełnie innego celu. Internet był założony dla zupełnie innego celu i tak dalej, i tak dalej, tak? Także internet wymyślili wojskowi, tak? I to było przeznaczone do tego, żeby przetrwać atak nuklearny Związku Radzieckiego. Tak, www wymyślili fizycy po to, żeby szybciej dzielić się informacjami na temat jakichś tam cząsteczek takich czy innych i nikomu z nich do głowy nie przyszło, że to będzie narzędzie ekonomiczne i rozrywkowe i społeczne i każde inne i tak dalej. Także to nie ma w tym, nie ma błędu w mojej prezentacji. Cały czas mówię o polityce państwa i o polityce dotyczącej, co należy wspierać, czego należy oczekiwać, w jaki sposób należy tę innowacyjność stymulować i po co, tak? Bo my bardzo często nie zadajemy sobie pytania, po co. Jeśli odpowiedzią ministra na pytanie, po co wspierać innowacyjność, żebyśmy lepiej wyglądali w rankingach, to jest nieporozumienie, tak? No ja jako naukowiec nie przyjmuję takiej odpowiedzi, bo to dla mnie nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy w rankingu, tylko ile miejsc pracy zostało utworzonych dla moich absolwentów, tak? Także no tak bym odpowiedział na to pytanie. Ja jeszcze chętnie Państwu powiem, czym się zajmuję w swojej katedrze, także jeśli Państwo macie jeszcze chwilę wolno. Tak, bardzo proszę, oczywiście. To w jaki sposób należy oczekiwać tego problemu, który mam tutaj od dawna? No bo jednak zespoły nasze uczestniczą w różnych projektach, coś tam tworzą, tak? W tym też takich znaczących w Europie, biorąc pod uwagę, że mamy ten dostęp do projektów europejskich, tak? Kończy się projekt, rzeczywiście budowany jest ten prototyp, całkiem niezły i teraz w Polsce, jak to, co dalej, jak to wdrożyć? I teraz powstały na przykład takie różne ciała, jak na przykład na Politechnice też taki ośrodek, żeby przejść z badań na wdrożenie. Z tego, co mówisz, to raczej to są małe szanse. Jak gdyby pójścia tym schematem. Ale zauważ jeszcze, że w horyzoncie 2020 tam w projekcie na końcu musi być też wdrożenie. Tak. No właśnie. Jaki ten model w tej Polsce? Tylko chcę powiedzieć tak, że to jest ta ścieżka, która mówi, to się zaczyna w nauce, w jakimś instytucie albo na uczelni i teraz nie chcemy tego wyniku zmarnować, chcemy, prawda, go tutaj opakować wszystkim tym, co jest potrzebne do tego całościowego rozwiązania i wdrożyć, żeby najlepiej w Polsce, żeby podnieść konkurencyjność naszego przemysłu, zwiększyć zyski i tak dalej. Super. Tylko to nie zmienia faktu, że z punktu widzenia gospodarczego potrzebujemy tych 200 tysięcy wdrożeń, rzeczy, które są niewymyślone w Polsce, na żadnej uczelni, wymyślone przez jakiegoś, prawda, domorosłego wynalazcę, tak? Niemniej to rozwiązanie pomnożone przez 200 tysięcy razy może przynieść korzyści w skali znaczącej dla gospodarki, podczas gdy to pierwsze jest tylko nadzieją na coś i to raczej niezbyt dużo, powiedzmy szczerze. A to szanse naszego wejścia na rynki światowe. Ale to wracając jeszcze,
Do czego dążymy? Czyli jak gdyby rozdzielić te dwie rzeczy. Tak. My mamy w oczach tą innowacyjność wywodzącą się z akademickości, tak? Która nie może doprowadzić, no, żebyśmy nie wiem jak się starali, ona nie doprowadzi do znaczących skutków społecznych i gospodarczych. No tak, natomiast, ale jak gdyby... Natomiast konieczny jest program, który będzie, mówię, ja nie widzę takiego programu w Polsce, w żadnym ministerstwie, tak? Który by mówił, jak zmodernizować 200 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce rocznie. A to nie tylko w Polsce widać, nie tylko tego, braku tego, wiele innych. Ja powiem tak, no, tezy, które pan profesor wygłasza, mnie są dość bliskie, tak? Znaczy, ja bym powiedział, że podzielam wiele tych uwag, tak? I rzeczywiście wydaje się, że czym innym jest innowacyjność, a czym innym no, robienie odkryć naukowych, czystej nauki, tak? Ale wydaje się, że również zasadne jest rozdzielenie tych dwóch aktywności, tak? I uruchomienie środków wspierających i jedno, i drugie. W Polsce mamy rzeczywiście pewien miszmasz. To się zaczęło od tego chociażby, że w modelu oceny parametrycznej wszystkich jednostek, wszystkie są wrzucone w jeden kocioł i wedle tych samych kryteriów są oceniane. Tak, tak fizycy, matematycy, jak ci praktycy, technicy i tak dalej. No i tu jest pewien problem, ale moje pytanie jest takie, bo mnie się wydaje, że no, w przypadku na przykład instytutów jak nasz badawczych dzisiaj, kiedyś tych JBR-ów, my powinniśmy być bliżej ukierunkowani na ten efekt praktyczny wdrożenia i tak staramy się robić, chociaż mamy projekty i takie, różne. Mamy również czystej nauki projekty też, tak? Dlaczego? Bo tam są pieniądze, tak? I mamy kompetencje, możemy się o nie starać. To jest ten efekt obecnego systemu. To jest to, co mówiłem. I moje pytanie jest takie, że wygląda to troszkę tak, że przypominają mi się bardzo już dawne lata, tak, bardzo już dawne, kiedy były takie centralne projekty badawczo-rozwojowe, CPBR-y, planowane przez w centralnej planowanej gospodarce i były takie zadania, one były głównie chyba odtwórcze, tak jak pan profesor postuluje w stosunku do sektora innowacyjnego, tak? Bo tak naprawdę my na przykład uczestniczyliśmy, ja wówczas też tutaj pracowałem w instytucie, współpracowaliśmy z Elwro i instytutami we Wrocławiu i tak dalej. I cały projekt był ukierunkowany na powielenie rozwiązania IBM-u, no po prostu całej dziedziny, całej serii, tak? Być może to nie była jedyna dziedzina, bo również w telekomunikacji, tak? Nie, to, ITT 1240 system, to próbowaliśmy wdrożyć. Dawno minione, ale to... był sformułowany cel państwowy tego typu. Pytanie, czy dzisiaj środki na naukę, badania, rozwój, wdrożenia nie powinny być adresowane jakby no, w ten sposób, tak? Sformułujmy ten cel, bo pojedyncze małe i średnie przedsiębiorstwo, jedno z tych 200 tysięcy czy 2 milionów nie przyjdzie do mnie i nie zleci mi dokładnie takiego tak. celu. A jak przyjdzie, to pan je pośle na drzewo, nie? Bo to tylko właśnie pojawiają się pierwsze jaskółki takiego myślenia, bo na przykład w NCBR-ze zaczęły pojawiać się programy, które nie służą badaniom, tylko służą czystym wdrożeniom. Czyli mamy określone, mamy przedsiębiorstwo, może aplikować o środki na unowocześnienie swojej produkcji albo wprowadzenie nowego produktu do produkcji i tak dalej. I wiadomo, że ta faza wymaga wsparcia i oni otrzymują pieniądze nie na badania. Uczelnia może w tym uczestniczyć i tam jakieś pieniądze może z tego otrzymać, ale gro pieniędzy idzie na wspomożenie czystego wdrożenia i to jest to, co ja postuluję. Proszę? Tak, tak. I właśnie... No to jest pytanie właśnie o takie jednostki jak państwa, bo powiedziałbym tak, no tak jak ja dokładnie powiedziałem, tak, mamy sytuację, pozyskać pieniądze od państwa w ramach jakiegoś konkursu jest dużo łatwiej niż pozyskać pieniądze od na przykład 1000 małych i średnich, w których można wdrożyć jakieś oprogramowanie, żeby 1000 średnich dało efekt gospodarczy, tak? I to jest właśnie to, co ja krytykuję, to znaczy tą hybrydę badawczo-rozwojową, bo tej części wdrożeniowej w niej po prostu na szyldach jest, ale w praktyce nie ma, tak? Bo ja rozumiem, ja bym postępował prawdopodobnie tak samo jak państwo, jakbym był w takiej sytuacji, tak? To znaczy brał pieniądze z tych konkursów czysto badawczych, mam kadrę, mam możliwości zrobienia, osiągnięcia, wypełnienia wszystkich zobowiązań, no to na czym polega problem, tak? No problem polega na tym, że to się nie przekłada na efekty gospodarcze, o które nam naprawdę chodzi, tak? W związku z tym to jest sztuka dla sztuki, to jest ta nauka dla nauki. Co z tego, że ktoś coś odkryje, jak z tego nie ma żadnej korzyści? Ale chyba lepszym przykładem nauka dla nauki to jest mimo wszystko
Polska Akademia Nauk, czego w ogóle tutaj nie ma krytyki. Dlatego tak? Błąd na przykład, że to jest taki fajny przykład. Błąd w ocenie to polega na tym, że my nie dopilnowaliśmy tego, że po prostu nam, inżynierom, narzucono model oceny, który jest dla tych, nazwijmy to, bo ja nie dzielę nauk na podstawowe i stosowane, tylko na użyteczne i nieużyteczne. I to użyteczna może być i język polski, i socjologia, i coś innego, ale duże działy mogą być kompletnie nieużyteczne i tak dalej, tak? Może podział, który my mamy, to jest stosowane, niestosowane i niestosowne. No okej, to jest trochę podobne. Także tu problem polega na tym, że ja rozumiem, że wiele z tych dyscyplin nie można oceniać na podstawie pieniędzy, które przyniosły, ale nas można. Im więcej powiem, taki jest interes społeczny, żeby tę energię skierować właśnie na ten element, tak? Ale to jest inny rodzaj działalności, ja się z tym całkowicie zgadzam. To nie jest odkrywanie nowości za pieniądze, prawda, rządowe, tak? Tylko to jest doradzanie i wprowadzanie w życie określonych rozwiązań w małych i średnich firmach. Czy to ma robić IU, czy to ma robić jakaś inna instytucja specjalnie powołana do tego? Nie wiem, tak? Ale ja tylko mówię, jak to, dlaczego w Polsce ta innowacyjność jest bezproduktywna, nie? I to jest marnowanie pieniędzy pod tym szyldem. Tak. Ja tylko chciałem, żeby nie było wrażenia takiego, że właśnie najlepszym rozwiązaniem jest kopiowanie innych. Nie, ja tego nie mówię. Ja jeszcze raz. Że ja to raz, prowadzi do. Tak, żeby nie było takiego właśnie, żeby tego podkreślić, żeby nie było takiego. Z Elvro, które kopiowało konkluzji. IBM 360, to jest całkowicie nietrafione. To absolutnie nie jest ani właściwe, ani możliwe, ani prawda, legalne, ani nic z tych rzeczy. Natomiast tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że mamy jakąś firmę i ta firma, prawda, potrzebuje kupić normalną licencję na oprogramowanie, które pozwoli im lepiej produkować, tak? No więc czy ta licencja została wyprodukowana przez, czy ten produkt został zaprogramowany przez polskiego naukowca, czy przez zagranicznego naukowca, z punktu widzenia tej firmy nie ma absolutnie żadnego znaczenia, tak? Im dla nich jest pytanie, jak wdrożą to oprogramowanie, to wydajność ich obrabiarek wzrośnie o 40% i będą w stanie zarobić o 20% więcej, tak? To jest ich problem, tak? I teraz jest pytanie, dlaczego oni tego nie robią? Bo nie potrafią, tak? No to potrzebują kogoś z zewnątrz, który im pomoże to przeprowadzić, jako cały proces od początku do końca. I to jest działalność wdrożeniowa, to jest ten sektor innowacyjny, o którym mówię. Tak? Byłoby super, gdyby ten sektor pozyskiwał te wynalazki od polskich naukowców. Byłoby super, dlatego że wtedy są w stanie osiągnąć konkurencyjność wyższą. Jak się użyje cudzego oprogramowania, powiedzmy niemieckiego, no to się Niemców nie przeskoczy, tak? No bo oni już to mają. Tak? Natomiast jak się użyje twórczego i kreatywnego oprogramowania, którego Niemcy nie mają, to wtedy ta firma polska ma szansę Niemców przeskoczyć. Więc dlatego ten sektor nauki jest jak najbardziej potrzebny i ta linia od wynalazku przez wdrożenie, od wynalazku na polskiej uczelni do wdrożenia w polskiej firmie jest potrzebna. Tylko ona nie jest ani dominująca, nie powinna być, tak? Ani ona nie powinna być jak gdyby wycinająca całą tę resztę. U nas w Polsce te proporcje są odwrócone. No fajnie. Tak. Firmy. Zdecydowanie firmy. To powinny być firmy, które żyją z tego, co wdrożą. Nie powinny to być instytucje. One mogą otrzymywać taką czy inną pomoc publiczną, bo w Polsce, tak jak mówię, jak gdyby wola ryzyka jest bardzo niska, tak, wśród przedsiębiorców. Przedsiębiorcy to też mają swoje za uszami, jeśli chodzi o ten prawda, sektor. Bo wola ryzyka jest bardzo niska i u wielu przedsiębiorców nie wynika, oni nie zamierzają się rozwijać. Oni uważają, że ten poziom produkcji, ten poziom dochodów, jaki mają, jest im wystarczający. Oni więcej nie będą się wysilać, nie będą więcej pracować, oni, prawda, wolą 2 miesiące spędzić na wyspach Bahama, pływając na jakichś tam łódkach i tak dalej, nie? No to fajnie, no tylko po prostu to nie są cele społeczne, nie? Więc to trzeba zdynamizować i jedynym sposobem zrobienia tego to jest właśnie konkurencja, tak? Takie pytanie. Tak, jeśli można, bo to nasuwa jeszcze jedną myśl, mianowicie krótkie pytanie jest takie, a co w takim razie, jaką rolę pan widzi w tych tak zwanych business angels, tak? Czyli no rzeczywiście firmy finansowe głównie,
które organizują projekty i finansowanie tych projektów. No to może oni się zajmują tą działalnością wdrożeniową, prawda? To jest krok we właściwym kierunku, pod warunkiem, że oni rzeczywiście będą robić to, o czym mówimy, nie? Bo jeśli to jest, tak jak mówiłem, tylko ogrodzona działka, budynek z ogrzewaniem, dwoma księgowymi... Nie, organizują finansowanie i partnerów, tak? Razem i robią wspólne przedsięwzięcie. Tak jest, tylko wie pan, to jest to. Różnica... No więc czy to nie jest rola tego sektora innowacyjnego? Jak najbardziej. I absolwentów pana uczelni, o których pan mówił, że uczą się w różnych, no tak. Różnych uczelniach. Pan dyrektor Kurzydłowski zaprosił mnie na taką dyskusję na temat innowacyjności, bo on się tym przejmuje i mam nadzieję to coraz lepiej rozumie. I tam była właśnie, tam był przedstawiciel funduszów Venture Capital, tak? I oni mówili, na czym polega różnica, tak? Otóż on mówi tak, my dostajemy tam, to jest taki oddział wielkiego tam amerykańsko jakiegoś tam funduszu. I on mówi tak, my dostajemy tygodniowo 100 propozycji projektów, tak? My te projekty bardzo dokładnie oceniamy, dlatego że pieniądze, którymi my dysponujemy, to są pieniądze naszych inwestorów. To są na przykład emerytury ludzi, którzy postanowili nam powierzyć te swoje pieniądze i tak dalej. Więc my musimy w taki sposób sfinansować, zainwestować w te projekty, żeby nie tylko te pieniądze, tych pieniędzy nie stracić, ale jeszcze, żeby zarobić na tą emeryturę tego biednego człowieka, który nam te pieniądze powierzył. A wy w takim przedsiębiorstwie państwowym jak NCBR, tak, to wy jesteście zadowoleni, że prawda, dacie pieniądze trzem najlepszym z jakiegoś tam konkursu, a czy z tego będą jakieś pieniądze, czy nie będą jakieś pieniądze, czy coś wróci, czy coś nie wróci i tak dalej, to nie jest wasz problem, bo wy jesteście rozliczani tylko z rozdawania tych pieniędzy, a nie ze zwrotu na inwestycji. Tak? I to jest ta zasadnicza rzecz, dlaczego jak mnie ktoś pyta, czy to powinny być firmy, tak, zdecydowanie powinny być to firmy, to nie powinny być instytucje państwowe. To jest erzac, NCBR i tak dalej, to jest erzac, bo my nie mamy kapitału prywatnego, który by w takie przedsięwzięcia innowacyjne mógł zainwestować. Nie ma takiego kapitału w Polsce, koniec, kropka, więc bardzo dobrze, że rząd tę lukę wypełnia, tak, mając ten, ale to nie jest, to jest tak fundamentalna różnica między inwestorem inwestującym swoje lub powierzone pieniądze, a urzędnikiem rozdzielającym pieniądze unijne, czyli abstrakcyjne, tak, które się nie wiadomo skąd wzięły, tak, że to się no, nie da pogodzić. Znaczy to może nie jest pytanie, to są trzy uwagi do kwestii, które tutaj były dyskutowane. Może pierwsza rzecz o kopiowaniu. Wspomniał pan, że ta kwestia projektu dla Elwr w latach 70., 80., między innymi było to nielegalne. Nie było. Jeżeli jest embargo na dostawy towaru, przepisy patentowe, jak Europejska Konwencja Patentowa, mówią, że wtedy można tą technologię wykorzystać. Teraz. Stare czasy, tam nie ma co no do nie tego tak wracać. Zupełnie, nie, ja tylko chcę powiedzieć, to ja, istnieje dzisiaj. Ja nie mówię o kopiowaniu, ja mówię o tym, że płacimy komuś za licencję, tak, jakiemuś wynalazcy z zagranicy i to oprogramowanie wdrażamy u nas w kraju w możliwie jak największej liczbie przedsiębiorstw. Koniec, tak? Nie ma żadnej mowy o żadnym kopiowaniu, ani żadnym innym. Druga sprawa, na kopiowaniu to już nie jeden sukces odniesiono. Weźmy takiego Kałasznikowa, mniejsza o stronę moralną, zagadnienia i polityczną, ale tam nie było żadnego oryginalnego elementu, niemniej to był największy sukces tej kategorii. Ja rozumiem, ale nie pochwalam. Nie, też nie. Jeszcze druga sprawa, jeszcze ostatnia. Co do tych nieużytecznych badań naukowych, jest na świecie pewien sposób ich finansowania masowo i umiejętnie przez uczelnie stosowany. Z funduszy zbrojeniowych. Rzekomo się produkuje nową morderczą zabawkę. W rzeczywistości, jak wykazują statystyki, anonimowe oczywiście, 50% co najmniej funduszy na przykład amerykańskich na zbrojenia trafiające do sektora głównie uczelnianego jest używane na projekty nie mające z tym nic wspólnego. Okej, okay, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, von Brauna. Jest różnica między bogatymi społeczeństwami, które stać na rozrywki typu, prawda, różne tutaj nieużyteczne badania naukowe i jest problem taki, jak my mamy, kiedy my mamy problem ubogiego społeczeństwa, co by nie mówić, bardzo dużej grupy młodzieży, która 2 miliony najbardziej aktywnych wyjechało, tak? Drugie tam ileś milionów jest bezrobotnych, tak, albo robią rzeczy, które są po prostu poniżej ich wykształcenia i tak dalej, więc po prostu zajmijmy się naszymi własnymi problemami, tak, i zróbmy coś dla tych, którzy tu mieszkają i tu żyją, to jest moje przesłanie, tak. A mówienie, że tam Amerykanów stać na robienie, na wyrzucanie pieniędzy, no fajnie, no są bogaci, mogą wyrzucać pieniądze. No, tym bardziej.
Oczywiście będziemy myśleli o współpracy, bo może to jest w interesie zarówno was, jak i nas. I o to chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście zespół z dużym doświadczeniem. No dziękujemy za takie przedstawienie problemów, w których się większość jeszcze nie myślała o tym. To jest coś nowego jak gdyby. To widać, że nie powinniśmy zajmować się tylko techniką, ale też otoczeniem tej techniki. To widać wyraźnie. Wyraźnie, czyli coś koordynatorów, tak? Jak, że z wielu dziedzin. Być może na przykład ten kierunek jest tutaj ważny. Także dziękuję za ciekawe uwagi, za przedstawienie katedry oczywiście. No i chyba każdy będzie myślał coś na ten temat po tym. Także to pozdrawiam, że nie. Aha, może tutaj ty zachęć do swoich felietonów do czytania. No właśnie, no nie? Żeby była jakaś kontynuacja. Ja ostatnio mam nowe zajęcie, proszę Państwa. Mianowicie dział gospodarczy Gazety Wyborczej zaproponował mi pisanie felietonów raz na dwa tygodnie. To jest ciężka praca, bo trzeba coś wymyśleć raz na dwa tygodnie i napisać w dodatku. Ale to się ukazuje, jest o to tyle super, że mogę pisać o czym chcę, pod warunkiem, że to się wiąże z informatyką i z internetem, bo to taki jest, taka jest moja specjalność. Także zachęcam bardzo. To można znaleźć, bo to się ukazuje w co drugi poniedziałek. Także jak Państwo bardzo chcecie, to w ostatni poniedziałek się ukazało, więc za dwa tygodnie. Natomiast w internecie to jest w otwartym dostępie najczęściej 2-3 dni po tym ukazaniu się na papierze, no bo to jest ich model biznesowy. I wtedy jakbyście Państwo naprawdę chcieli, znaczy jak ktoś chce dostawać z mojej listy dystrybucyjnej, mam taką własną listę dystrybucyjną dla osób zaprzyjaźnionych, to po prostu mogę to zawsze wysłać, rozsyłam to raz na dwa tygodnie. Natomiast jeśli by ktoś chciał sam tego poszukać, to trzeba wejść na Gazetę Wyborczą, kliknąć na BIZ, tak, czyli BIZ, to jest ta część gospodarcza, i tam wpisać w wyszukiwarce moje nazwisko i uporządkować według daty, to wtedy się pojawią od końca, tak? I wtedy tam można różne, ja tam takie różne rzeczy piszę. Powiem szczerze, że podjąłem się tego, dlatego że sobie postanowiłem łączyć w tych felietonach takie rzeczy fundamentalne i kwestie określonych wartości z nowoczesnością, tak, szczególnie tą informatyczną, bo jest bardzo dużo ludzi w naszym kraju, które w imię tych wartości odrzucają całą nowoczesność i ją negują. Jest bardzo dużo ludzi, którzy są takimi entuzjastami nowoczesności, że zapominają, do czego ona ma służyć. Więc przywrócenie jakiegoś elementu zdrowego rozsądku w tym wszystkim, prawda, tak żeby pokazać związki między tym innym, to tak sobie stawiam cel tego, co piszę. A czy mi się to udaje, to żeby należało do Państwa oceny. No, dziękuję bardzo, no i bardzo dziękuję za przyjęcie. Dziękuję bardzo.